Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Adi, Radio Adi. Zagramy sobie po raz kolejny w Metro 2033. Postaram się dla Was teraz przejść ten etap gry, którego w poprzednim odcinku przejść mi się nie udało. Szczerze powiedziawszy, w poprzednim odcinku nawet nie miałem ochoty Wam go pokazywać, a to dlatego, że po prostu brakło już czasu. Także teraz zabieram się do tego jakże ciężkiego etapu. Już parę razy robiłem podejście, by jakoś przebrnąć przez te tunele metra dalej, jednakże zawsze zostałem pacyfikowany przez wojaków, że tak powiem, przeciwnika. Mam się gdzieś tam przedostać za tę linię frontu chyba. Tutaj chyba stacjonują czerwoni. O ile dobrze się zorientowałem, jeżeli coś kiczkam, jeżeli coś tam pokręciłem, to przepraszam Was za to, przepraszam wielkich znawców tej gry, przepraszam fanów książki. I cóż mogę powiedzieć, zabieram się do mordowania. Jestem tutaj wyposażony w taki karabin snajperski, można śmiało powiedzieć pneumatyczny. Po iluś tam strzałach muszę taką specjalną rączką, taką specjalną pompką dopompować troszeczkę powietrza, zrobić znowu odpowiednie ciśnienie, by móc miotać nabojami, kulami znowu, po raz kolejny. Tutaj użyłem swojej apteczki, ponieważ żołnierze przeciwnika troszeczkę mnie, że tak powiem, lekko nadszarpnęli. O tyle to wszystko tutaj jest trudne, że ciężko jest przeciwnika wypatrzeć w tych ciemnościach, to po pierwsze. A po drugie, naprawdę szybko tutaj się ginie, jeżeli przeciwnik do nas puści serię z odpowiedniej broni. Także wszystko teraz muszę robić w miarę ostrożnie, w miarę rozsądnie, muszę przesuwać się do przodu. Jest to naprawdę ciężki ludziska etap. Kto z Was w to nie grał jeszcze, a kiedyś do tej gry sięgnie, to zapewniam Was, zaręczam, że na tym etapie troszeczkę nerwów straci, że troszeczkę nerwów po prostu ten etap mu odbierze. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Jedno, co jest pewne, nie do tego etapu się tak przejść na pałę, na hura do przodu, strzelając dookoła we wszystko, co się rusza. Po prostu czasami tutaj przeciwnicy są tak zakamuflowani, że gdy pompniemy na pałę do przodu, zawsze z jakiegoś zakamarka ktoś nam puści serię. Trzeba to robić wszystko naprawdę pomału, rozsądnie i z pewną dozą takiej rozwagi. Dobra. Tutaj złupimy tego kolesia, nic już przy sobie nie ma. Mało miał fantów. Nie jestem zadowolony z tego łupu. Mam nadzieję tylko, że w tym karabinie pneumatycznym, w tej snajperce pneumatycznej nie zabraknie mi zbyt szybko kulek, nie zabraknie mi zbyt szybko naboi. W ogóle z niej to chyba napierdzielamy takimi kulkami łożyskowymi jakby. Wow, przywaliłem sobie trochę adrenaliny w żyły. Energia powróciła, dopompuję swój karabin snajperski i ruszam dalej. Tam z lewej strony czają się kolesie, są zawsze niebezpieczni. Trzeba na nich strasznie uważać. Odcinek ten przewiduje na około 30 minutek. Może 30 parę, może tam 20 parę. Zobaczymy po prostu, ile przechodzenie tego etapu mi czasu zajmie. I znowu dopompowujemy ten nasz sprzęciol, by po prostu kulki nie leciały zbyt wolną prędkością, bo wtedy nie robią zapewne takiej krzywdy przeciwnikowi, jaką chcielibyśmy mu wyrządzić. W oddali słyszymy strzały. Widzicie tam, jak śmigają kule w lewo i w prawo. Tu jest normalnie ludzisko, chyba linia frontu, bo napierdzielają się jak szaleni. Jacyś faszyści z czerwonymi. Z komunistami. Jebim, patrzcie, dynamit. Plum. Ale chyba nikogo tym dynamitem, prawdę powiedziawszy, nie uśmierciłem. A szkoda. Ciort, granata. O, tam jest ktoś na działku. Nie wiem, kto tu jest ze mną, nie wiem, kto jest przeciwko mnie. Pomagają mi tylko nieliczni naprawdę
w tej grze osoby. Chłopie, chłopie, uspokój tam się z dołu. Trzeba przywalić adrenaliny w żyły i zaraz zdjąć tego chłoptasia, który tam na dole próbował mnie tak niemiło potraktować. Już tam z dołu ze schodów do mnie walą, już tam są poinformowani o tym, że ktoś tutaj w tych ciemnościach, ktoś tutaj w tych korytarzach skrada się. Przejdziemy jeszcze kawałek sobie tą stroną. Tutaj na pewno z lewej strony zaraz dostanę serię, jak wychylę się zza tego wagonu. O, na razie spokojnie. Mówiłem. Parę razy już tą grę próbowałem przejść i po prostu z tej strony zawsze spotykały mnie jakieś przykre niespodzianki. Muszę przedrzeć się jednak tam lewą stroną i wybić ich, zanim będę próbował dostać się do tego wagonu, który znajdował się tam na prosto. Nie wiem, jaką taktykę obrać. Może już lepiej by było schodzić tam w dół po tych schodach i próbować przedzierać się dalej. Nie wiem, co jest dla mnie naprawdę najlepsze. Nie oglądałem żadnych gameplay, żadnych zagrajmy w z tej gry innych osób, także naprawdę nie wiem, jaka droga będzie dla mnie najlepsza i która droga doprowadzi mnie do wyjścia. Wiem, miałem wam poczytać pierwszy rozdział książki Metro 2033, jednakże naprawdę nie miałem czasu tego fajnie jakoś nagrać, a nie chcę nagrać jakiejś tam dukaniny. Nie chcę tego robić tak na łapu-capu. Na pewno to, co obiecałem, zrobię, na pewno takie czytanie w jednym z moich odcinków będzie, także uzbrójcie się, proszę was, w troszeczkę cierpliwości. Tak samo z tego miejsca przepraszam wszystkich tych, którzy wypisali mi gry, w jakie fajnie by było, jakbym zagrał, a jeszcze w nie nie zagrałem. Po prostu, ludziska, nie mam czasu. Mam tą listę z tymi grami. Mam na tej liście Crossfire oraz inne gry. Naprawdę pamiętam o tym wszystkim. Naprawdę będę te wszystkie gry ściągał. Naprawdę będę je sobie testował. Także luz, ludziska. Wszystko w swoim czasie. Nie żyję z YouTube'a, nie mam na YouTubie nawet partnerstwa, nie zarobiłem na YouTubie nawet jeszcze złotówki, także nie jest to najważniejsza rzecz w moim życiu. Czasami muszę dłużej popracować w pracy, czasami muszę coś tam porobić z rodziną i nie zawsze po prostu zdążę czas, by nagrać to, co wcześniej sobie zamierzyłem. Tak samo na kolejny etap mojej przygody z YouTube'em mam zaplanowane, żeby znajdowały się na moim kanale 2 odcinki na dzień. Tylko to naprawdę moja sytuacja czasowa musi się troszeczkę ustabilizować. Łyczek kawy. Napierdzielamy do przeciwników dalej. 8 ponad minut rozgrywki za nami, więc można powiedzieć, że około 1/3 tego odcinka już zobaczyliście. A naprawdę nie ruszyłem się zbyt daleko z miejsca. Nie chcę zapalać latarki, więc przepraszam, że tutaj jest tak ciemno. Bo gdybym zapalił latarkę, to od razu ci wrogowie by mnie widzieli. Kurwa, czemu to działko, za przeproszeniem, działa na odwrót. Jak myszką jadę w lewo, to działko obraca się w prawo. Jak myszką jadę w dół, to wszystko dzieje się na odwrót. Nie będę z tego na pewno strzelał, bo mój błędnik by zwariował. Jakaś paranoja. I kolejnego zaraz tutaj żołnierzyka, że tak powiem, złupimy z jego fancików. Pyk. Weźmiemy wszystko to, co ma przy sobie najlepszego. Chcę tą stroną też troszeczkę pokroczyć. Po pierwsze po to, żeby wybić tam ludzi z lewej strony, a po drugie po to, by troszeczkę tutaj zgarnąć też fantów, które się po tej stronie tego, nie wiem, nazwę to peronu znajdują. Komu bije dzwon?
specjalnie uderzyłem w dzwon, żeby wszystkich tych, którzy są po lewej stronie, uwagę ściągnąć tutaj na mnie. Myślę, że zanim zejdę tymi schodami w dół, też uderzę w ten dzwon, by wszyscy zainteresowali się górą, a ja wtedy pobiegnę w dół. Patrz, nie umiem, nie kurwa, jak to działa, ja pierdzielę, nie umiem z tego w ogóle strzelać. Kto wymyślił to sterowanie tym działkiem? Ten jest dla mnie mega wielkim, kurczę, kutafonem. Gdy nagrywam dla was ten odcinek, jest sobota. Teraz jest właśnie godzina 11.59, zaraz będzie więc samo południe. Nie wiem, czy ten odcinek zobaczycie w sobotę, czy wrzucę już go wam w niedzielę, bo zbyt późno go nagrywam i mógłby być dopiero późnym wieczorem w sobotę, nie wiem. Także zastanowię się, czy dam go wam w sobotę, czy dam go wam w niedzielę. Zobaczę, o której godzinie po prostu uda mi się go w sobotę wyrenderować. Naładuję tutaj sobie przy okazji latarkę, bo jest dość takie spokojne miejsce. I ruszę w dalszą przygodę. Kurczę, bym miał naprawdę biceps wyrąbany nieźle od tej pompki. Jakbym tak całe życie pompował ten karabin snajperski. O, tam ktoś się przedziera. Patrzcie, jak dostanie w czajnik. Oj, nie dostał chyba. No, patrzcie. Chce żyć ten człowiek. Ten ktoś chciał żyć. Jednakże już jest martwy jak nie wiem co. Dobra. Czas pomalutku zmierzać w kierunku tych schodów, które prowadzą na dół. I czas tam rozprawić się z tym towarzystwem. A zaręczam was, są tam nieźli mordercy. Dzwon uderzyłem i teraz szybko przedostanę się na te pieprzone schody. Tam ktoś jest już, widzicie? Pyk. Dostał dwa strzały, ale jest twardy, tak jak mówiłem. To są niezłe kiziory. Patrzcie, jaki twardziel. Musi być naprawdę, naprawdę w niezłym pancerzyku. Przygotuję się przed dalszym zejściem w dół, by wejść tam, jakby to powiedzieć, w 100% przygotowany na rozlew konkretnej krwi, by nie zabrakło mi naboi, by nie zabrakło mi powietrza w sprężareczce mojego karabinu. By wszystko przebiegło tak, jak przebiec ma. Kurczę, widzicie, jak tu jest ciemno. Naprawdę latarki nie mogę zapalić. Oni też są zdezorientowani. Nie wiedzą, z której strony czasami do nich padają te strzały. Tyle dobrze. Bo naprawdę mogłoby w przeciwnym wypadku być ze mną krucho. To już chyba nikogo nie ma. A więc rabuneczek. Szybki rabuneczek. Pobierzemy naboje, fanty, granaty, filtry do maski. O, noktowizor. Niezwy czat. Zaraz korzystamy z niego. O! Zawęża mi to troszeczkę pole widzenia tak naprawdę. Ojejku, on jest na jakieś baterie. Chyba to mi się wyłączy później. Bo tam widzę jakieś słoneczko czy coś. To ściągnę to na razie ze swojej paszczy. I założę może w późniejszym etapie gry, gdy będzie mi to naprawdę potrzebne. Jaki fajny pistolecik z tłumikiem. Naboje, pistolecik z tłumikiem i chyba apteczka. Jednakże nie wiem, czemu nie mogę tego wziąć. Tej apteczki, no trudno. Może to już pusta jakaś. A może to nie była tak naprawdę apteczka, nie wiem. O, granacik jakiś na ziemi. Granaciku oczywiście wziąć. O, mogę. Już chciałem powiedzieć, że nie mogę znowu. Czasami zdarzało mi się w tej grze, że po prostu leżał jakiś granat na ziemi. Jednakże wziąć go nie byłem w stanie. Naboi mam chyba dość dużo, bo obsępiłem już wiele trupów. Obsępiłem wielu nieszczęśników. Także myślę, że na batalię jestem przygotowany dość dobrze i myślę, że mam odpowiedni zasób broni palnej. O, tam już jest jakiś strażnik. Wytężcie wzrok, a na pewno go wypatrzymy.
A z tamtej strony lecą strzały dość konkretnie. O, jest, tu jest, jest, jest. O, ja pierdziel, też mnie wypatrzył na szczęście. Ja wypatrzyłem go też w porę, bo mogło to się dla mnie wszystko kiepściutko skończyć, gdybym zobaczył go parę sekund później. Uwierzcie mi, w tej grze śmierć przychodzi bardzo, bardzo nieoczekiwanie i bardzo, bardzo szybko. Pomaleńku trzeba stawiać kroki, bardzo pomaleńku i bardzo rozważnie. O, jest kolejny. Na szczęście byłem szybszy od niego. Oj, narzekał tam, że ktoś go postrzelił. Jednakże już teraz nie będzie miał okazji w swoim życiu narzekać na nic innego, bo jego życie właśnie dobiegło końca, dobiegło kresu. Nie pomoże mu teraz nawet najlepsza apteczka, nie pomoże mu teraz najlepszy medyk. Tam jakaś dziura, nie chciałbym do niej wpaść. Sprawdzimy zwłoki. Sprawdzimy karabin i ruszamy dalej przez te zapiziałe tunele. Ciekawe, jaki będzie koniec tej gry. Ha! Mam nadzieję, że dobrnę z wami do szczęśliwego końca, bo gra jest naprawdę czasami w porywach bardzo trudna. I mam nadzieję, że starczy mi mojej pieprzonej cierpliwości. Ona do najsilniejszych nie należy. Na razie gra mi się bardzo fajnie, także będę w to ciął dalej. Jeszcze raz dziękuję Loganowi za to, że dał mi seriala do Steama, do tej gry, że mogłem to ja sobie właśnie w nią pograć, że to ja sobie ją właśnie nagrywam. Ja pierdziela na masakra pił spalinowej. Dobrze, że mam zapas, że tak to nazwę, adrenaliny. Fajną w ogóle optykę mam na tym karabinie, takie kilka szkiełek powiększających. Całkiem nieźle się te szkiełka sprawdzają w walce. Ja pierdzielę. Skąd oni do mnie napierdzielają, ludziska? Masakra pił spalinowej. Tu właśnie ta gra ma to do siebie, że jest naprawdę ciemno, jest naprawdę mrocznie i te strzały czasami nie wiadomo skąd na nas spadają. Nie wiadomo z której strony przeciwnik do nas napierdziela. Musiałbym się zabrać w ogóle za nagrywanie też kolejnego odcinka GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Tam też naprawdę jestem już na zaawansowanym już etapie. Myślę, że ballada o Gayu Tony będzie za niedługo się kończyła. Jednakże, jak wiecie, już planuję, zawsze o tym mówiłem, nagrywanie drugich tych przygód z dodatku epizody z Liberty City. Będzie to cykl odcinków o tych takich czoperowcach. Jako że kto ogląda moje filmy, wie, że motocykle uwielbiam, także będzie to coś dla mnie bardzo fajnego. Odnajdę się w tym temacie na pewno znakomicie i na pewno bardzo mi się to wszystko będzie podobało. Kurwa, znowu schodki do góry? Skaczcie do góry jak kangury. Muszę tutaj ich troszeczkę, że tak powiem, przerzedzić, bo widzieliście, że tam nie było łatwą sprawą przedostać się dołem, gdy tutaj ten typ mnie ostrze liwał. Jeszcze tam jest, patrzcie. Troszeczkę ich tu u góry przerzedzę i wtedy zejdę z powrotem na dół. Bo tam naprawdę nie dało się przejść, bo napierdzielali do mnie z każdej strony. Ja byłem na dole, oni sobie z góry strzelali. I było to naprawdę niemożliwe, by sobie z nimi poradzić. Szkoda, że tutaj nie ma jakiejś kładki, żebym tam w ogóle do nich przeszedł na lewą stronę. Bo wyrżnął ich bym nożem z chęcią moim. Wiecie, że mam tu zajebisty podręczny nóż, którym mogę ciąć, siekać.
drobić, patroszyć, wypróbować flaki, co tam jeszcze noże można robić, nie wiem. Konserwy jeszcze można otwierać. To potem potwierałbym ich konserwy i po prostu bym je zeżarł. Gdzie te motherfuckersy są? Gdzieś tutaj muszą być. Gdzieś tutaj muszą być. Tylko gdzie? Tylko ludziska gdzie? 20 minut już paplaniny za mną. Łyknę sobie kawy. Bo po prostu zaschnęło mi w ustach. I ruszam dalej. Teraz już chyba mogę zejść na dół, bo nikogo tam u góry po lewej stronie już nie widziałem żywego. A jak są, to są to jakieś niedobitki. Jakieś jacyś jednostrzałowcy, który dobije po prostu jednym strzałem lub, nie wiem, kopem bryja. Przedzieram się. Dawno nie widziałem tych stworów takich potwornych, ani zjaw żadnych. Może to i lepiej. Co to było? Strzelał ktoś do mnie? Znowu, czy mi się tylko zdaje. Strzela ktoś chyba do mnie, co? Kurde, nie wiem skąd. Powinno się tutaj wziąć jakąś zbroję od tych kolesi. Potężną, grubą. Fakencja, gdzie ten kutas jest? Jak teraz padnę, to się załamie, bo normalnie gram 20 minut. Jak będę musiał te 20 minut grać od nowa, to żyły sobie powypruwam. Jeszcze raz, jak będę musiał do was mówić. Jest. Chyba był on. Pierdzielony Sowieta. Ciul, tam u góry już chyba się strzelają między sobą, prawda? Chyba mi oni już krzywdy nie zrobią. Ale niczego nie można być do końca pewnym w tej grze. I postrzeli mnie znowu w ramię. No ja pierdzielę, nie ma chwili spokoju tutaj. Apteczek jeszcze nie mam do tego, z tego co widzę. Fuck. Jakaś masakra. Chyba po prostu ucieknę zaraz tam w dół, jak mam iść w dół, tak? Sprawdziłem na mapie, muszę iść tam w dół. Chyba zaraz pierdzielam, bo może strzelałbym się tutaj z nimi do usranej śmierci, a po prostu mam uciekać. Rum. Jakieś rury, ja pierdzielę. Gdzie ja mam iść tutaj? Prosto gdzieś. No to chyba nie mogę wpaść tam nawet do tego kwasu. Są jakieś opary, ja pierdzielę. Idę po rurach ludziska. Ja pierdzielę, ciemno jak w dupie, nie wiem czy już na stałe mogę sobie zapalić latarkę, zeskoczę tutaj na te takie... rury szybu wentylacyjnego i pomknę dalej. To ktoś jest? Czy mi się zdaje? Ale mi poraziło w oczy. Jestem jak szczur, który teraz umie się poruszać tylko w ciemności i gdy coś mi porazi w oczy, jestem wielce spanikowany. No kurde, nie wiem gdzie się udać tak naprawdę, poczekajcie. O, to jest kładka, przeskoczę tam i będzie pewnie gitara. Jak jest kładka, to zawsze trzeba na nią skakać. Ja pitole, ciociole. Coś czuję, że ten odcinek zakończy się, gdy zeżrę mi jakiś kwas tam na dole. Radioaktywny. Tutaj te rury mnie prowadzą niby gdzieś tam właśnie naprzód. Ciekawa sprawa. No przecież tutaj ja nie przeskoczę. Nie jestem Assassin's Creedem, czy jakbym się to nazywa. Ha. I co, Adi? W ciemnej dupie jesteśmy. Co by tutaj zrobić? Chyba muszę jakoś wrócić na górę. No, wskakuj mi tam na górę. Ha. Widzicie tam na dole, jakie opary się unoszą. Żrące pewnie. Czemu mi on nie chce wskoczyć na tą górę? Ja pierdzielę. Jak poszedłem złą drogą i teraz mi nie wskoczy na tą rurę z powrotem, to się załamie. Bo będę musiał wskoczyć do kwasu i się po prostu zabić.
No kurwa mać. Dobrze, że tutaj nie ma wrogów chociaż. Gdzie mam iść? Chyba zaryzykuję, zaraz skoczę w ten quasi, przebiegnę jakoś tymi rurami, które są na dole. Cholera. Troszeczkę się tego boję. Jednakże chyba będę musiał to zrobić, bo na tą rurę za nic nie wskoczę. Próbuję już z rozbiegu, widzicie. Op! I nic z tego. Już z rozbiegu na nią się nie da wskoczyć, to podejrzewam, że nie da się wskoczyć na nią wcale. No nic, będę musiał skoczyć zaraz w dół chyba. O, skoczyłem na tą rurę. Patrzcie, widzieliście? Jaki małpiszon ze mnie? Całkiem niezły. Tego się nie spodziewałem, że to mi się uda. Dobra, jestem dalej w grze. Jestem dalej na rurach ludziska. O, tylko już widzę, że teraz na to tutaj, na tą belkę tutaj nie wskoczę. Także można przysłowiowo powiedzieć chuj do dupy. Nic mi to zbytnio nie dało. Zeskoczę w dół w takim razie. Muszę chyba zeskoczyć ten dół. Co o tym sądzicie? Trona, trząsacie się ze mnie, bo pewnie przeszliście już tą grę i wiecie, którędy trzeba iść, co? Spryciarze. A ja tutaj po ciężkiej strzelaninie jestem na jakimś labiryncie rur. W labiryncie ludzkich spraw. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co robić. Powinienem ten odcinek nazwać Labirynt Rur. To mnie przeskoczy, nawet o tym nie mogę myśleć, bo tam są barierki. Chwila. Jakbym skoczył tu, tu i tu, co da się tu skoczyć? I wyciągnij zęby z ruru i zaśpiewaj tut turu. Nie, to miało być tak. I wyciągnij zęby z muru i zaśpiewaj tut turu. Nie wiem, czy nie jestem przypadkiem w punkcie wyjścia. Pieprzonego wyjścia. Ta. I znowu będę mógł tam na dół skoczyć na te... No, ale tutaj przynajmniej obsępię trochę gościa. Z fantów. Uuu, jeszcze maskę mam. Szkoda, że kasku nie mogę sobie od niego przywłaszczyć. No nic, skoczę tam na dół zaraz, ale chyba tam już byłem. Już mi się to wszystko pokiełbasiło. Naprawdę pokiełbasiło mi się to bardzo konkretnie. It's only when I lose myself that someone else that find myself. I find myself. Trum, pum, 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 pum. Nie wiem, gdzie iść, ludzie. Obawiam się, że skończy to się po prostu skokiem do tego kwasu. Jak się zirytuję, bo 28 minut rozgrywki za mną, a jestem za przeproszeniem w ciemnej odbytnicy. Muszę to popchać jakoś do przodu. Albo zginąć. Nastał czas podejmowania decyzji. Co to za pieprzone tutaj roślinki wystają? Może muszę jakąś polizać i wtedy otworzą się jakieś tajne wrota. Naprawdę za nie mówiłem. Zaraz coś sobie znowu zaśpiewam. Przechodzę po jakiejś pieprzonej kładce w lewo i w prawo i naprawdę z niej już nie ma wyjścia, tylko skok pozostaje gdzieś tam w odmęt. Schodzę tam, no co zrobię? Patrzcie. Ale może założę maskę, bo tam są opary. Nastawię zegarek. Zegarek mam naprawdę profesjonalny i wchodzę w to gówno. Patrzcie, nie żre mnie to. Kurna, łaziłem 3 godziny u góry. A tutaj sobie mogłem tak po prostu wskoczyć, oby mi teraz nie zabrakło filtrzyka w masce, bo naprawdę marnie skończę, bo widzę tutaj tych oparów trujących jest cała masa.
No, dobrze idę, patrzcie. Tylko żeby teraz nie okazało się, że w dobrym kierunku, że to ma być 3 piętra wyżej, bo to będzie masakra piły spalinowej. Tam jest jakiś tunel na wprost. No, to coś czuję, że jesteśmy w domu. Ja pierdziele, biegnę. Jestem. Fuck, tunel jest zarabowany. Tunel jest zarabowany. Czyżbym coś z nerwu przeoczył? Przez czuję, że jak w tym tunelu bym ściągnął moją maseczkę, to naprawdę zginąłbym. Nie wiem, w ułamku sekundy, w mgnieniu oka, bo widzieliście, ile tam za mną jest oparów. O, muszę wrócić, poczekajcie. Tu są jakieś schodki chyba, poczekajcie. Tam były schodki jakieś. Tak, muszę kierować się na te schodki. No i pięknie. Jestem naprawdę ludziska w domu. Teraz tutaj pobiegnę, jestem chyba na najlepszej drodze do zakończenia tego etapu rozgrywki. Śmieją się. O kurwa, mać, tu będą problemy. Już to wiem. Zakończę gdzieś tutaj odcinek, bo mam nadzieję, że jakiś autosave się zrobił. Jezus, 30, prawie 2 minuty już tutaj gram. Taboren mi skrzypi, wysiedzieć już nie umie. Ale czegoż się dla was nie robi. Zaraz zakończę ten odcinek, tylko zobaczę tutaj. Zabiję kogoś, żeby na pewno mi się jakiś autosave zrobił. Wiecie, o co chodzi? Bo jakbym jeszcze raz miał zabijać tamtych na tamtym peronie metra, to bym się chyba załamał. Oh fuck, jak ten mnie zobaczy, to będzie po balu. Udało się. Jak myślicie? Sorry. Jak myślicie, zrobił się jakiś autosave? Chyba się zrobił, nie? Dobra. To kończę ten odcinek, bo coś czuję, że zaraz ginę. A wy się trzymajcie. Cześć, ludziska, siemanko, był z wami Adi. Był to kolejny odcinek Metra 2033. Zapraszam na mojego Facebooka i zapraszam do kolejnych odcinków. Ciema, cześć, pa. Pa. O, zginę czy nie zginę? Może przejdę dalej, może przejdę jeszcze dalej? Chyba nie. Trzymajcie się, cześć, pa.